Bohaterka sanatorium miłości zdemaskowała matrymonialnego oszusta. Wszyscy dali się nabrać. Sanatorium miłości wzbudza wśród widzów ogromne emocje. Niekiedy historie bohaterów wywołują ciarki na plecach. Janina z szóstej edycji opowiedziała o tym, jak trafiła na matrymonialnego oszusta. Mało brakowało, a straciłaby duże pieniądze. Sanatorium miłości w TVP. Postacie z popularnego programu telewizyjnego TVP ponownie wyruszyły w podróż do sanatorium, aby dać sobie możliwość nawiązania nowych relacji. Między uczestnikami powstają prawdziwe przyjaźnie, a nawet uczucia. W siódmym odcinku Sanatorium Miłości będziemy świadkami kolejnych emocji towarzyszących seniorom. Maria będzie przepełniona radością po romantycznym spotkaniu z Ryszardem, ale potem pojawi się konflikt ze Stanisławem, gdy usłyszy, jak jest krytykowana przez inną uczestniczkę w towarzystwie Marii, Luizy i Teodozji. Andrzej natomiast będzie musiał poradzić sobie z uczuciami jednej z seniorek. Ciekawą postacią w tym sezonie jest również Janina. Janina w Sanatorium Miłości. Janina błyskawicznie zdobyła serca widzów szóstej edycji programu Sanatorium Miłości. Internauci doceniają ją za spokojną naturę, mądre wypowiedzi i szacunek, jakim darzy Tadeusza. Już we wczesnych odcinkach jeden z uczestników wyznał Janinie swoje uczucia, od tego momentu para lojalnie wspiera się nawzajem w wykonywaniu zadań w parach. Pod postami na oficjalnym profilu programu na Instagramie większość komentarzy o Janinie jest pełna uznania. Okazało się, że Janina miała trudności z dostaniem się do programu. W rozmowie dla tvp.pl powiedziała, że kilka razy próbowała wziąć udział w Sanatorium Miłości, ale bez sukcesu. Ostatnio udzieliła wywiadu, w którym opowiedziała o historii, która się mogła dla niej źle skończyć. Janina trafiła na oszusta matrymonialnego. Janina z Sanatorium Miłości udzieliła wywiadu portalowi Super Express. Wyznała tam, że pewnego razu po rozwodzie poznała ciekawego mężczyznę. Moja opowieść to przestroga dla wszystkich kobiet, które szukają znajomości z odległych miast. One się wcale moim zdaniem nie sprawdzają. Poznałam mężczyznę na wczasach, który przedstawił się jako emerytowany żołnierz spod Szczecina. Zdobył moje zaufanie, przy tym był szarmancki i hojny. Zaprosiłam go do domu. Chodziliśmy razem na zakupy, do teatru, na kolacje, wszystkie muzea w Warszawie dzięki niemu zwiedziłam. Zdradziła, że po jakimś czasie zobaczyła wiadomości od innej kobiety. Na początku jednak to zignorowała. Podczas pobytu u mnie zaczęły przychodzić do niego SMS-y od niejakiej Oli. W końcu zapytałam, kim jest ta kobieta, ale szybko ukręcił temat, tłumacząc, że to wdowa po jego przyjacielu, której od czasu do czasu pomaga. Myślę sobie, super chłopak. Ze świecą takiego szukać. Jako że nie byłam zakochana, tylko lekko zauroczona, to machnęłam na to ręką, wyznała. Później jednak w jej głowie zapaliła się czerwona lampka. Byliśmy na wczasach w Kołobrzegu, ale ona znowu zaczęła wysyłać wiadomości. Tego było już za wiele. Poprosiłam, żeby pokazał mi, o czym rozmawia z tą kobietą. Nie spodobało mi się to, co zobaczyłam. Już po pierwszych słowach wiedziałam, że ta znajomość jest bliska. Powiedziała. Kiedy obie zorientowały się, kim jest mężczyzna, postanowiły zdemaskować jego kłamstwa.
Od razu zapaliła mi się czerwona lampka, to wtedy założyłam sobie Facebooka i znalazłam tajemniczą Olę. Porozmawiałyśmy i zrobiłyśmy z nim telekonferencję. Ja rozmawiałam z nim na wideo, a Ola przysłuchiwała się temu przez telefon w trybie głośnomówiącym. Zapytałam go, co ta Ola dla niego znaczy, a on odparł, że nic i tylko mnie wielbi. Ona wtedy nie wytrzymała i włączyła się w rozmowę. Zdemaskowałyśmy tego pana, ja dostałam wysokiego ciśnienia, aż musiałam zasięgnąć pomocy na SOR-ze. Ta historia spowodowała utratę wiary w mężczyzn, w ich ładne słówka. Wyznała. Okazało się, że oszust brał pieniądze od innej kobiety, aby móc hojnie traktować Janinę. Oli wmawiał, że ma raka kości. Pożyczał od niej duże sumy pieniędzy na konsultacje profesorskie w Warszawie. Jeździł wtedy do mnie i nie liczył się z groszem. Stąd ta jego szarmanckość i hojność była. Oli wmawiał, że ma raka kości. Pożyczał od niej duże sumy pieniędzy na konsultacje profesorskie w Warszawie. Jeździł wtedy do mnie i nie liczył się z groszem. Stąd ta jego szarmanckość i hojność była, zdradziła. Ta historia to zdecydowanie przestroga dla wszystkich kobiet. Warto dokładnie sprawdzać, z kim ma się do czynienia.